Dzień dobry, mordy. Wujo Jimmy. Słuchajcie, przed chwilą była oferta w sklepie na Evo szkielety, więc ją kupiłem. Była całe 11,99. Natomiast z ankiet Google'a wyzbierałem 16,50. Dobra, szarpnę. Mimo, że brakowało mi tylko dwóch, to ją wziąłem, tak? Żeby przekonać, jak te szkieleciki są broken, bo teraz po tych zmianach, po balansie na pewno wróciły do mety prędzej. Mają swoje huge momenty, zwłaszcza jak ktoś ma spell albo nie ma jakiegoś splash damage'u w deku, no to są naprawdę broken. I szukamy jakiegoś deku dobrego z tymi szkielecikami. Znaczy dobrych deków pewnie jest dość sporo, natomiast takiego deku, w którym powiedzmy, że nie trzeba zbyt dużo myśleć, żeby zagrać i wygrać. Czyli coś dla mnie po prostu. Szukamy teraz delivery. Ogólnie będziemy próbować grać świnkami z Archer Queen. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy to jest... To chyba jest dość ciężki deck ogólnie, no ale ciężary też trzeba dźwigać w życiu, no bo lekko nie jest. Także zaraz zobaczymy, jak to się... Proszę ja ciebie, ja was. Tak wygląda cały deck, a jak on wygląda w praktyce, no trochę się boję, no. Natomiast musimy zrobić ten, no bo sklep dzienny, żeby sobie kupować chyba Firecracka, chociaż przypuszczam, że może ona niedługo wyskoczyć za 11,99 do kupienia. Zostawcie lajki i tak dalej, jakby ktoś pytał, jaki kod wpisałem przy zakupie, to od razu powiem, że zapisałem. Bardzo zapomniałem, bardzo rzadko wpisuję te kody. No dobra, czy wy widzicie loga, tak jak i ja? Znaczy, Monka, przepraszam. Cyk. No dobra, cyklujemy sobie szkielety, żeby te szkielety były. Czym on gra, ja nie wiem, ale ma barwy na pewno. I fajne wpadło to. Najgorzej, że ma tego hoga, tego mąka. Nie wiem, czy z tego mąka chleb będzie. Zobaczymy. Czy ja muszę w takim razie jak najmniej grać, jak najrzadziej grać tym. Ciekawe. Archer Queen? Co wy na to? Czy ja muszę rzadko grać Archer Queen? Okej. Okay. On da z przodu mąka? Powinien, prawda? Ja próbuję to oszukać. Okej, okay, jednak dał. Niepotrzebna moja abilka była. Ale to chyba jest RG po prostu. No nie wiem do końca, co to może być w sumie. Okej, okay, fajny defense wyszedł. To są trzy świnki, super. Mam teraz Evo szkielety, ale nie mam pojęcia, jaki on ma spele, czy zagrał jakimś spelem. Co ja mogę zrobić w tym przypadku? Tak naprawdę no nie wiem do końca. Wyleciała mi jeszcze z łapy ta wariatka. Dobra. Wow. Tu powinien być natomiast bardzo fajny defense, wiecie? Super, brawo. Oh my god, trzeba uważać na tą wiedźmę jednak. Ale jak się zespiły te szkielety teraz, nie? To jest broken sprawa. I on ma teraz chyba te barby, czy on Firebola ma, czy on coś teraz zostawił, jakiegoś szkielecika? Chyba zostawił! Dwa szkielety zobaczcie na wieży! Ile szkieletów na wieży? To jest to! To szkielety robią robotę! One są broken, naprawdę. Pablo BSC, sorry Mordini Ciccini, ale musisz uznać wyższość szkieletów. Nice, dobra, jeszcze jedna. Nice, te szkielety są broken. One naprawdę potrafią zrobić huge roboty. Gość miał Mother, czyli teoretycznie bardzo dobrą kontrę na nasze szkielety, ale mimo wszystko
Zegrał. Zobaczymy, co pokaże. Quarantine. O! Czemu tak agresywnie, chłopie? Tornado? No nie? Odpuszcza, dziad. Aha. Guys, nie wiem, jak my to będziemy bronić, serio. O nie! Żyje, ale padnie od tego. Oj! Ajajajajaj! No dobra, i on chyba ma już kolejnego golema, co? Szybka piłka pójdzie, no nie można wszystkiego wygrywać. Ale dałem źle ten... Wszystko dałem tam źle po kolei, niepotrzebnie. Ale by mi wyleciało z ręki. Uf. Wypadła mi z ręki prawie. No i on ma jakieś 3 eli przewagi, jak nie więcej. To dużo. I może zagrać zaraz Nightwitch. Barela dał. Ja mam Evo szkielety. Najgorsze jest, wiecie co? On ma Nado. To jest naprawdę... Ja muszę dać coś tak broken, żeby on zmarnował Nado, na przykład na tą Archer Queen moją, nie? Jakby on zmarnował na to Nado, to byśmy byli w domu, no ale on musi dać Nado. Jak on nie da Nado, to my nie jesteśmy w domu, a my teraz jesteśmy daleko od domu. Bardzo daleko jesteśmy od domu, guys. Bardzo. Chociaż może, czy coś, czy nie? 200 HP, przegrywamy! A on daje tornado. No nie. Golema daje za ością. On ma dekuten, tornado. Coś za ością. Dał do defensa tornado? Co za ością, ty guys? O co chodzi? O Boże! Jak ja przegrałem z takim osłem? Nie wierzę, że przegrałem z takim typem. Dobra, jeszcze jedną muszę zagrać. No nie wiesz. Jezus, taką parówą przegrałem. Co za. Ja cię kręcę. Ja źle wydefowałem na pewno tego golema. Dałem źle kanona, źle delivery. Wszystko dałem źle tak naprawdę. Super. Oby nie miał tego. Lockbaita. Okej, fajnie. Lubię rekruty. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, nie, no git. No patrzcie, strzelają te dwie szkielety. O co tu chodzi? Ciemnolok na gang goblinów, dawaj! O, dobrze, wszedł! Nice! 7 eli zmarnował chłop. Dobrze, on fireballem i jeszcze goblina. Co za osią, no ja nie mogę przegrać z takim gościem. Oh shit! On ma barela jakiegoś albo coś, co on ma? Jaki co on ma? O, dart goblina ma. Po co ja to dałem? Ale głupiec ze mnie jest, no. Co ma on poza tym? No na pewno będę musiał cloaka dać. Cloak, bo może da zrobi value jakieś. Fireballa da? Nie, no nie da fireballa, to byłby głupie z jego strony. To byłoby dość głupie z jego strony. On teraz ma fireballa na ręce, ale ciekawe, czy znowu nie da tych goblinów, zobaczymy. No nie dał, byłby głupi, jakby zrobił dwa razy to samo w sumie. No i teraz może dać rekruty. Ej, daje! Pozbywamy się ich tarczy. Niech daszują. Tu damy tak. Tu damy tak.
O-o. Nie no, przegram ten mecz po raz kolejny. No nie, dlaczego ja przegram z takimi ludźmi? On ma fireballa, mnie niszczy tym fireballem. Wszystko mnie niszczy. Całego mnie niszczy tym fireballem, chłop, no. Nie trafiłem jeszcze. Guys, help me, please. Guys, help me, help me, help me, help me. Someone can help me, please. Someone, help me. Lewo. O, teraz ewolucja. Nie, nie ma sensu. Nie umiem grać. Nie umiem grać w tą grę. Nie mówcie, ale no nie umiem. Nie umiem grać w tą grę. Trudno. Próbowałem. Szkielety nie miały swoich momentów w ogóle. Są bardzo słabe ogólnie. Nie polecam. Bang, 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 bang. Jimmy przegrywa. Dobra, jeszcze raz. Ostatni. Last. Jeszcze jakbym był fajny i pociął, to mógłbym sobie pociąć tą grę, pominąć, że przegrałem i tak dalej. Dobra, kończymy. Kończymy, kończ, waś, przyzył, oszczędź. Fajny ten dek, w sumie mi się podoba, ale to trzeba umieć grać jednak. Na tym dekiem jednak trzeba umieć grać. To nie dla mnie. Jakiś Electro Giant z szkieletami nie istnieje? To byłoby fajne połączenie IMO. Takie, no, dla leszczy, czyli dla mnie w sumie. Dobra, nieważne. Jedna gra wygrana, dwie gry przegrane, no. Dajcie znać, co sądzicie o tych Evo szkieletkach. Gracie, nie gracie, warto, nie warto. No, szkoda. No mają swoje momenty, tak jak w tym pierwszym meczu. No nic, nie można zawsze wygrywać. YOLO!